Raz, raz, próba mikrofonu, moi drodzy. Najbardziej płaskie miejsce na planecie Ziemia. Jezioro Solne. Ile on mówi, że ile to jest kilometrów kwadratowych? Zapamiętałeś? 12. Tysięcy? 12, tak. 12 tysięcy kilometrów kwadratowych terenu tak płaskiego, że najwyższe miejsce to 40 centymetrów. Czyli taka różnica. Zakładając, że ja stoję w miejscu zero, to najwyższe wzniesienie na całym tym jeziorze, no bo ono jest suche, tak jakby teraz, to jest 40 cm. Jak to porównacie z 12 tysiącami kilometrów kwadratowych, to wychodzi całkiem niezła patelnia, moim zdaniem. A tego pana już znacie. Pozdrawiam. O, to jeszcze teraz was przygotuję, ponieważ już Gerarda przekonałem, będziecie mieli po pierwsze materiał o jego podróży, a po drugie materiał o nurkowaniu. I będzie o polowaniu na ryby też. No, troszkę opowiemy, tak. Tak. Także widzicie, pierwszy Polak spotkany na wyprawie i już jaka atrakcja. Pomyślcie, co by było, gdyby ich więcej było. Chociaż można było się też naciąć na Polaka innego. Dobra, ile? Minuta 20. Myślę, że tyle wam starczy. A ja na reklamach zarobię 24 miliony złotych.